Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani moi, znowu wersja audio, ale są pewne rzeczy czasami nie do końca od nas zależne. To jest nie najważniejsze. Najważniejsze jest słuchanie Słowa Bożego. Dzisiaj przepiękna uroczystość zesłania Ducha Świętego, gdzie chcemy nasze myśli przenieść do Wieczernika. Do Wieczernika, do którego najpierw przychodzi Pan Jezus i pokazuje swoje ręce i bok, o czym usłyszymy w dzisiejszej Ewangelii w ciągu dnia. I mówi do apostołów: pokój wam. A następnie te piękne słowa: weźmijcie Ducha Świętego. Chcemy, kochani, dzisiaj zaczerpnąć ze źródła Ducha Świętego. A potem zobaczyć ten sam Wieczernik oczami wyobraźni, w którym zgromadzeni są apostołowie, Matka Boża, i do którego wpada wiatr. I nad głowami apostołów Maryi pojawiają się języki jakby z ognia i święty Łukasz, autor Dziejów Apostolskich, pod tchnieniem Ducha Bożego mówi i przytacza te słowa. Nad każdym z nich spoczął jeden. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. Zaczęli mówić obcymi językami. Co ciekawe, kochani, kiedy Piotr wraz z apostołami wyszedł z Wieczernika, zaczął nauczać o Chrystusie Panu, to wszyscy go rozumieli. Partowie, Medowie, Elamici, mieszkańcy Pontu, Frygii, Mezopotamii, Żydzi, Grecy, Rzymianie i jakiekolwiek inne nacje. Bo Duch Boży napełnia językiem miłości. Ostatnia jedna osoba, dzieląc się Słowem Bożym właśnie z tego drugiego rozdziału Dziejów Apostolskich, przepięknie komentowała i bardzo prosto właśnie ten fragment, że ten język to język miłości. To język, który wszyscy potrafią słuchać, zrozumieć i przyjąć. Jeżeli ja będę mówił językiem miłości, twoje życie, moje życie, bracie, siostro, to będzie język miłości. Czyli to, że słucham Słowa Bożego i potem w konkretnym słowie, czynie, geście, postawie, zachowaniu będę to pokazywał, będę dawał o tym świadectwo, to będzie przemawiać. Nawet jeżeli po ludzku zostaniemy odrzuceni, to będzie przemawiać. Bo język miłości, bo Duch Boży, który napełni nas takim językiem, będzie przemawiać. Ale też mając Ducha Bożego, będziemy potrafili ten język miłości rozumieć jako słuchacze. Będziemy potrafili przyjąć najpierw ten język miłości, który głosi nam Chrystus całym swoim życiem, całą swoją Ewangelią, Słowem Bożym. I będziemy potrafili go przyjąć i rozumieć. Kochani, Duch Boży wiele ma przymiotów. Ogień, wiatr, gołębica. Ale niech naprawdę będzie w tobie jak ogień. Niech wypala ciebie. Niech będzie jak wiatr, który przechadza się, by wymieść to, co jest słabe, wywietrzyć twoje serce, by znowu było świeże, czyste na przyjęcie miłości, na przyjęcie języka miłości, przyjęcie odwagi. Weźmijcie Ducha Świętego, mówi Chrystus, więc bierzcie garściami, bracie, siostry, bierz garściami. Często wzywajmy tego Ducha Bożego nie tylko w ekstremalnych, ale w każdorazowych sytuacjach. Niech On dzisiaj w swojej mocy przychodzi. Przyjdź, Duchu Święty, i wylewaj się na nas. I wołajmy za Janem Pawłem i odnawiaj oblicze ziemi, tej ziemi, polskiej ziemi, polickiej ziemi, szczecińskiej ziemi, rodzinnej ziemi i ziemi naszego serca. Przepięknej, błogosławionej niedzieli, ostatniej niedzieli wielkanocnej, niedzieli zesłania Ducha Świętego z Panem Bogiem.